Drodzy, ech, mówimy na temat budowania jedni drugich od jakiegoś czasu. Tak Bóg położył to na moje serce. I muszę Wam powiedzieć, nic nigdy samo się nie zbudowało. Nigdy nie zauważyłem, żeby nagle cegły zaczęły się poruszać, gdzieś tam Malta sama i to wszystko. Do tego trzeba ludzi, do tego trzeba wysiłku, do tego trzeba trudu. I tak samo jest, kiedy patrzymy na Kościół. I kiedy mówimy o tym, kiedy Słowo Boże mówi o tym, w jaki sposób my jako Kościół mamy budować się w ten dom duchowy, to mieszkanie Boże. I samo się też nie zbuduje. Z jednej strony Bóg włożył w nas, jako swoje dzieci, zrodził nas do nowego życia. Bo jeśli nie jesteś zrodzony do nowego życia, nie możesz brać udziału w tym duchowym budowaniu kościoła. Nie jesteś w stanie. Przychodzi taki moment próby ćwiczenia, że ci, którzy nie są zrodzeni, gdzieś tam stają się takim piaskiem rzuconym w tryby. Ale kiedy jesteś zrodzony z Boga i oczywiście, kiedy czuwasz i kiedy masz otwarte serce, aby budować kościół, to na pewno Bóg pan, który jest głową kościoła, będzie używał każdego z nas dla budowania swojego kościoła. I powiedzieliśmy, czy też powiedziałem, że to nie jest to, że tylko coś nic nieznaczącego robimy, ale budujemy świątynię Pana. I to stwierdzenie w Nowym Testamencie, którego bardzo często używa apostoł Paweł najczęściej jedni drugim odnosi się do tych Naszych wzajemnych relacji, do tych naszych wzajemnych zachowań, do tego wzajemnego traktowania siebie nawzajem. I zauważyliśmy, i też mówimy w oparciu o jednego z wykładowców Genegeca, że, że powinniśmy ci, którzy należą do Chrystusa, którzy zostali ożywieni przez Boga do społeczności z Bogiem. To do społeczności z kościołem powinniśmy zauważyć, że jesteśmy członkami jedni drugich, że jesteśmy na, dosłownie zależni jedni od drugich. Czasami nam to nie pasuje, bo nasza stara natura, kiedy cokolwiek, coś nam nie pasuje i przestajemy czuwać w naszym chrześcijańskim życiu, jesteśmy gotowi, jakby wyłamywać się, czy chcemy rozkuć ten łańcuch Bożej miłości i jedności, jakim jesteśmy związani w duchu, bo tak to przedstawia Nowy Testament. Ta związka pokoju, o którym mówi list do Efezjan i chcemy, chcemy jakby ustawić się troszeczkę z boku. Niby jestem, ale czy mam dystans. To jest absolutnie nie... Biblijne spojrzenie na Kościół. Zależymy jedni od drugich. Świadectwo, pieś, modlitwa, usługiwanie to przynosi Kościołowi niesamowite zbudowanie, prawda? My to przeżywamy, my to, my to odczuwamy. Po drugie, mówiliśmy, że powinniśmy być oddani sobie nawzajem. Dosłownie, to słowo mówi o emocjonalnym, uczuciowym. Przywiązaniu jedni do drugich. Nie traktuję już dłużej Ciebie, Ciebie, każdego z nas pojedynczo jako kogoś, no, który jest. Ale Bóg czyni z nas swoją rodzinę. Stajemy się braćmi i siostrami w Jezusie, Chrystusie. I nie może być tak, że, że jesteśmy sobie obojętni, bo Słowo Boże mówi, że w miłości braterskiej mamy być właśnie Przywiązani do siebie, jedni do drugich, emocjonalnie z sobą związani. Mamy się szanować, okazywać sobie wzajemny szacunek. I Słowo Boże mówi o tym, że wręcz mamy wyprzedzać się w okazywaniu tego szacunku. Słuchajcie, jeżeli my zaczniemy słuchać tego, co Bóg mówi, i zaczniemy w ten sposób zacząć działać, to powiem Wam. Zmieni się totalnie atmosfera duchowa, emocjonalna w kościele, i nie mam na myśli jakiegoś napompowanego emocjonalizmu, nie. Ale ten szacunek, to właściwe odnoszenie, to właściwe traktowanie jedni drugich sprawi, że będziemy zachęceni przez taką postawę, zbudowani taką postawą i będziemy jeszcze bardziej chcieli usługiwać sobie nawzajem. To jest słowo poszanowanie, poważanie i uznanie. Mówiliśmy jak bardzo, nie mówiliśmy, ja tak mówię, mówiliśmy. Słowo Boże tak mówi, jak bardzo ważne jest zachowywanie, troszczenie się, pilnowanie jedności. Czasami diabeł rzuca coś takiego, żeby brat z siostrą, czy siostry, czy bracia, albo brat z siostrą. Yy, Inaczej, krzywo zaczęli na siebie patrzeć, z pretensjami, mieć jakieś pretensje. Może czasami od razu tego nie wypowiedzą, ale noszą to w swoim sercu. A pan mówi: Nie, pilnuj swojego serca. Nie pozwól, żeby przeciwnik włożył coś, co będzie niszczyć jedność, co będzie burzyć tą duchową jedność, bo na zewnątrz może wyglądać wszystko ok. Ale przecież Kościół. Ma wymiar duchowy. My nie jesteśmy zgromadzeniem sobie od takim, jakąś organizacją, klubem towarzyskim, ale jesteśmy o, mieszkaniem Boga żywego, ducha Bożego, świętego i duch Boży, który wszystko widzi i wie, przecież on porusza się pośród nas i w kościele. I on doskonale wie i wyczuwa i wie, co mu staje na przeszkodzie, aby mógł działać przez Twoje i przez moje życie. Dlatego tam jest mowa o tym: starajcie się zachować jedność. A jeżeli są jakieś nieporozumienia, starajcie się to rozwiązywać w Bożej Miłości. I mówiliśmy także o tym, żeby nie stawać się ludźmi, legalistami, którzy będą oskarżać, osądzać. Jedni drugich, bo akurat nie robią tak, jak ja sobie umyśliłem. Coś, co nie wynika jasno z Bożego Słowa. Coś, czemu Słowo, nie, Słowo Boże nie daje żadnej rangi, ale ja tak uważam i, i wszyscy powinni tak uważać, bo ja tak uważam. I czasami Kościół jest podobny do takiego, że powinien mieć taką tablicę wypisane, że w tym zboże nie robimy tego i tego i tego i tego. I tego. I to jest legalizm, który zabija duchowe życie. Bo jesteśmy różni. I mamy prawo mieć różne spojrzenia na różne rzeczy, dotąd dopóki trzymamy się prawdy Bożego Słowa. Dlatego Paweł o tym wyraźnie pisze. Jeden jada mięso, drugi nie jada mięsa. Jeden szanuje taki dzień, inny, inny dzień. Ale mówi: Niech ci, którzy są na tyle mocni, nie pogardzają tymi, którzy myślą inaczej. A ci, którzy są słabi, i ich raz, może, może razić wiele rzeczy. Niech nie osądzają tych mocniejszych. Bo przecież Słowo Boże mówi, Pan będzie nas sądził. Jesteśmy Jego sługami. Nie zależymy, czy nie jesteśmy niewolnikami jeden drugiego, ale sługami Pana. Tak wyraźnie Paweł pisze w liście do Rzymian w 14 rozdziale wierszu 4. Kim jesteś Ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Tak jak dzisiaj czytam inne tłumaczenie. Pan może go utwierdzić. My tak szybko chcielibyśmy jednych, dlatego że on nie spełnia moich jakby oczekiwań, chcemy go osądzić. Ale muszę Wam powiedzieć, z wieloma rzeczami mogę się z moimi braćmi nie zgadzać, ale kiedy widzę ich miłość do Boga, ich oddanie Panu, ich poświęcenie, to, co oni oddają, nie mam prawa uważać siebie, że jestem kimś lepszym, a wręcz uważam, że czasami bardzo wiele mi nie dostaje. A dzisiaj chciałbym mówić o napominaniu. O napominaniu. Piętnasty rozdział Listu do Rzymian, wiersz czternasty mówi tak... A też ja sam jestem pewien co do Was, moi bracia, że i Wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu fragmentowi Bożego Słowa. I ja dzisiaj rozpocznę i na następny raz będę kontynuował, dlatego, że jest to dość obszerny, obszerny temat. Ale chciałbym, żebyśmy właśnie nad tym słowem się zastanowili. Paweł pisze: Jestem tego pewien co do was. Musiał dobrze znać zbór w Rzymie, chociaż nigdy tam nie był. Czy wcześniej tam nie był, kiedy pisał ten list, on tam nie był. Ale miał tyle różnych relacji, przecież też był prowadzony przez Ducha Świętego, mówi: Jestem pewien co do was, moi bracia, dodam siostry, że i wy sami jesteście, Pełni dobroci i napełnieni wszelkim poznaniem, i możecie jedni drugich napominać. Tu słowo napominać jest rzeczywiście tym słowem, które, które oddaje istotę rzeczy. Tu rzeczywiście chodzi o napominanie, o karcenie, o mówienie komuś: słuchaj, to co robisz, nie podoba się Bogu. Chodzi o tego rodzaju napomnienie, zwrócenie uwagi. To nie jest to słowo, które bardzo często w naszym języku polskim też jest tłumaczone jako napominanie, paraklezis, które oznacza zachęcajcie jedni drugich, motywujcie jedni drugich. Jeśli trzeba, korygujcie, ale tam jest więcej tej zachęty i motywowania. Tutaj nie. A tu wyraźnie apostoł Paweł mówi... Ja zdaję sobie sprawę, że wy zdolni jesteście do tego, aby napominać. Aby zwrócić uwagę, kiedy widzę, że mój brat czy moja siostra robią, działają, mówią w coś niewłaściwy sposób. i Popatrzmy na to w tym kontekście, że mamy budować kościół, mamy budować swój zbór, swoją społeczność, bo nie jesteś odpowiedzialny za budowanie zboru w innym mieście. Ale w tym zborze, w którym Bóg ciebie postawił. Za to jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Powiem wam, jestem. Zdecydowanym przeciw, przeciwnikiem ludzi wierzących, bożych dzieci, którzy kursują co niedziela gdzieś do różnych społeczności. Ja się boję, kiedy staną przed Bogiem i będą musieli zdać sprawę, jak wypełnili Słowo Boże, które mówi budujcie jedni drugich. Jak wypełnili to Słowo, które mówi o tej odpowiedzialności przed Bogiem za mój zbór, do którego Czyli tej mojej Bożej rodziny, którą Bóg mi dał. Ja nie mam nic przeciwko o odwiedzeniu zboru od czasu do czasu jakiegoś innego. Nie. Rozumiecie, o co mi chodzi. A są niestety tacy ludzie. I tutaj apostoł Paweł o tym mówi. Napominanie, pouczanie nigdy nie jest czymś przyjemnym. Jest, z drugiej strony jest niezwykle ważną częścią naszego życia. Jak cielesnego, tak duchowego. No słuchajcie, gdybym nie napominał, jestem ojcem, jestem rodzicem, jesteś matką i masz małe dzieci. Jeżeli nie praktykujesz, nie rozumiesz, na czym polega właściwe wychowywanie, napominanie, karcenie, to wyrządzasz ogromną krzywdę swoim dzieciom. Słowo Boże mówi, że dziecko powinno być przez rodziców. Wychowywane według drogi, którą ma iść. Jeżeli ty znasz drogę i wiesz, w jakim kierunku zmierzasz, to tak wychowujesz, tak prowadzisz swoje dziecko, aby ono poszło tą drogą, tą właściwą drogą, co do której jesteś przekonany. Oto no ty i ja poznaliśmy drogę, poznaliśmy prawdę, poznaliśmy tego, który jest życiem Jezusa. A więc zgodnie z tą drogą ja chcę wychowywać i prowadzić moje dziecko. Oczywiście, tutaj myślę, że jak do tego wrócę później, robimy jako rodzice czasami ogromne błędy. Czasami nie umiemy tego wychowywać, uczyć, prowadzić, ale Bóg nas chce tego nauczyć. Tak więc nie jest to sprawa łatwa. Jeśli rodzicowi jeszcze jakoś nie ma on z tym problemu, żeby skarcić, i to od razu nie mówię z rózgą, ale słownie coś poinstruować, powiedzieć, pouczyć, raczej rodzic nie ma z tym problemu. Chociaż czasami powinien się mocno zastanowić, kiedy to robi, czy rzeczywiście on sam tak żyje. Czy jego postawa jest właściwa przed Bogiem? Ale, ale nie mamy z tym problemu. Gorzej jest, i, i, i tutaj jest taka sytuacja, że kiedy w kościele mamy podjąć wysiłek dla dobra, bo o to chodzi, ja to robię nie dlatego, żeby pokazać, jaki to ja jestem. Ale dla dobra mojego brata i siostry, kiedy widzę, że coś dzieje się nie tak, żebym wiedział, jak to zrobić i żebym mógł to zrobić, narażam się na minę. Ryzykuję utraty relacji. Narażam się na sytuację, że ta osoba może się na mnie obrazić, że ona może się do mnie nie odzywać, a kiedy przyjdziemy do zboru, to będzie mnie omijać szerokim łukiem. Może tak być? Może tak być. I tak jest. Często tak jest. Ale z drugiej strony, kiedy osoba jest napominana, kiedy widzi, że robimy to we właściwy sposób, właściwą postawą, i po jakimś czasie, może na początku, to noże się jej otwierają w kieszeni. A później mówi: Dzięki Bogu za to. Dzięki Bogu, to mnie uchroniło. Drodzy, kiedy mówię o tym, jak tak zacząłem rozmyślać o tym mówię przecież mamy ojca w niebie, który nas tak kocha i który powiedział, że jest ojcem, który z miłości, z którą nam okazuje troszcząc się o nas, karci nas. Dosłownie tam jest użyte to słowo: paideo, on wychowuje nas. Tam. Dla niektórych dzisiaj jest takie jeszcze drugie słowo niewygodne. On nas he, smaga. On e, czasami musi nas wziąć taką coś w rodzaju rózgi, bo jeśli jego słowo do nas nie dociera, to on wtedy... Trochę mocniej stara się zwrócić nam uwagę na pewne rzeczy. Dlaczego on to robi? Słowo Boże mówi, że karcenie Pana, smaganie Pana jest dla mnie życiem i błogosławieństwem. Amen? Gdyby poparcie list do Hebrajczyków, 12 rozdział, przeczytam o tym, bo to jest niezwykle ważne. Bo przecież przykład idzie z góry. Od ojca, który jest w niebie. On, ten, który jest autorytetem autorytetów, ten, który jest głową, ten, który jest panem, on właśnie w taki sposób postępuje z nami. On ten autorytet przekazał rodzicom, on ten autorytet przekazał przywódcom w kościele, ale też ten z tego autorytetu dane jest każdemu z nas. Według tej kolejności. Bo kiedy słowo Boże mówi, że Paweł, Paweł tak pisze, ja wiem co do Was, że Wy jesteście zdolni, aby to robić, nie pisze do przywódców akurat w tym fragmencie. Mówi do każdego z nas, do każdego Bożego dziecka. I to samo słowo jest użyte w 1 Thessaloniczan 5,14, w tym kontekście społeczności. Tam w liście do tesaloniczan jest napisane, bracia, siostry, napominajcie krnąbrnych, tych, którzy się wyłamują z szeregu. Pierwszy tesaloniczan 5,14. Prosimy Was, wtedy też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. W dwunastym wierszu Paweł pisze tak: tego piątego rozdziału, prosimy Was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, którzy są Waszymi przełożonymi w Panu i Was napominają. Ale w czternastym wierszu On to rozszerza i mówi do całego zgromadzenia. A więc ta odpowiedzialność płynie z góry, ten autorytet, to, ten, to prawo do tego jest dany przywódcom, jest dany rodzicom wobec swoich dzieci, ale też dany jest każdemu z nas, abyśmy mogli w tej dziedzinie usługiwać sobie nawzajem, troszcząc się jeden o drugiego, okazując w ten sposób praktyczną miłość. Powiesz, po co mi to? Skoro mogę stracić kogoś. Po co mi to? I, I to jest taka pokusa, ale jednak Słowo Boże mówi tutaj inaczej. I czytając ten list do Hebrajczyków, dwunasty rozdział, piękny fragment o ojcostwie Boga z względem nas. Od trzeciego wiersza, od czwartego wiersza czytam: Jeszcze nie stawialiście z oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do Was jako synów. Tutaj są także siostry. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj, nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Słowo tutaj nie, nie zniechęcaj, nie lekceważ karania Pana, chodzi o to słowo wychowywania. I tutaj jest to słowo odniesione do pedagoga w świecie grecko-rzymskim. Pedagoga, który wychowywał niewolnika i który miał z sobą rózgę, jak trzeba było, już słowo nie pomagało, to używał rózgi. Nie w złości, nie w zapalczywości, nie w zapamiętaniu, żeby mu krzywdę zrobić. Absolutnie nie. Ale po to, aby pomóc coś zrozumieć. Dzisiaj mylone jest, są pewne rzeczy, tragicznie mylone. Nie mówimy absolutnie o żadnym znęcaniu się, którego Bóg nienawidzi, ja tak powiem. I Bóg z tym nie ma nic wspólnego. Kogo bowiem Pan miłuje? Tego każe. A chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z Wami jak z synami, dodam córkami. Jaki to bowiem syn czy córka, którego Ojciec nie każe? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jest. a jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście kartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się ojcu duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Kiedy czytam ten fragment, powiem wam, kiedy czytałem, rozważałem tą kwestię i ona nie jest w tej lekcji tego autora, na którego się powołuje. Po prostu... Musiałem od tego rozpocząć. Kiedy czytałem ten fragment, moje serce zabiło mocno, czytając to. Mój Bóg mnie kocha. Kocha mnie tak mocno, że jest gotów nawet jakby narazić się, skarcić mnie, kiedy trzeba. Czasami musi do mnie przemówić ostrzej, dlatego że głupota ludzka jest czasami bezmierna. I diabeł to wykorzystuje. Wykorzystuje te takie nasze pragnienia niezależności, takie pragnienia pójścia swoją własną drogą, takie pragnienia postawienia na swoim. Ale dzięki niech będą Bogu, że mamy Ojca w niebie, który nas karci, napomina, strofuje. Po co, w jakim celu On to robi? Popatrzcie, drodzy, tu jest niesamowite, aby Mógł kiedyś w wieczności uczestniczyć w Jego świętości. Aleluja, Aby mógł przebywać w miejscu, gdzie przebywa święty Bóg. Aby nie było tak, że będę tego typu człowiekiem, który wręcz nie zniesie świętości Boga, bo ona jest tak wielka, a moje życie nie zostało do tego przygotowane, aby przebywać w Jego świętości. O to chodzi. I ono nie jest przyjemne. Ale przynosi wieczny pożytek dla nas, chroni moje i Twoje życie. Chroni nas przed błędnymi drogami, przed zejściem z Bożych dróg, odejściem od Bożego Słowa. I ja czasami mówię tak: Bóg jest w stanie postawić ściany wokół nas, abyśmy uderzyli o nie, aby nas zatrzymać, kiedy schodzimy z Bożej drogi. Bo walczy o nas, bo kocha nas. Bo nie chce nas zostawić samych sobie. Chce, abyśmy mogli osiągnąć to miejsce, w którym On przebywa, i, i osiągnąć ten, te owoce sprawiedliwości i doświadczyć wiecznej Bożej obecności. Abyśmy mieli pożytek w naszym życiu płynący ze sprawiedliwego życia, właściwego życia przed Bogiem. Dlatego na koniec jest powiedziane, kiedy jesteś karcony przez Pana, kiedy On Cię karci, nie zniechęcaj się, nie upadaj na duchu, nie gniewaj się, nie obrażaj się na Boga, ale opadłe ręce, zemdlone kolana, na nowo stań przed Bogiem w modlitwie, oddaj Mu chwałę, bądź wdzięczny, bo to jest wyraz Bożej miłości. Drodzy, zastanawiam się, jak on nas karci, jak on przemawia do ciebie. On przemawia w naszych sercach, w naszym duchu, w naszym sumieniu, przez nasze sumienie. Bóg bardzo osobiście coś do nas mówi. Nie zawsze tego słuchamy. I on przychodzi ze swoim cichym napomnieniem do naszego serca, karceniem do naszego serca. Mówi: To nie jest tak. Wiecie, kiedy zrobimy, powiemy coś i nagle odczuwamy wyrzut sumienia i czujemy, że przekroczyliśmy granicę, to nie jest dobrze zagłuszać ten głos. To nie jest dobrze powiedzieć, a nic się nie stało, jakoś to tam się wszystko rozmyje i będzie okej. Okay. Bo wtedy zatwardzamy nasze sumienie przed Bogiem. Ale kiedy. Powiem o tak, Boże, <laughs> słucham tego głosu. Głosu Pana. Panie wybacz. Panie przebacz. Mamy obietnicę napisaną w liście Jana 1,7. Jeśli wyznajemy nasze grzechy Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i przebaczy nam. Jego krew obmyje nas. A jeśli trzeba, muszę pójść do kogoś, powiem wybacz, przepraszam Cię. I przychodzi, Boży pokój, oto Pan przemawia do nas. A czasami Bóg musi użyć mocniejszych środków. I kiedy patrzę na historię Izraela, to macie, możecie oglądać, jak czasami drastyczne były środki, które Bóg zastosował, aby ich ratować, aby nie utracili wszystkiego. Ale czy Bóg nie używa ludzi do tego, aby nas Nie zawsze usłyszę Jego głos. Nie zawsze usłyszę Jego głos w moim sercu. Czasami już gdzieś jestem tak, że już nie słyszę pewnych rzeczy. Wtedy Bóg posyła do nas proroka. Bóg posyła brata czy siostrę, którzy coś widzą, coś ich niepokoi i nie mają odwagi i nie wiedzą, jak się za to zabrać. Boją się utraty takiej relacji. Jak to zrobić? Ale czyż Bóg nie używa człowieka? Czyż ta księga nie zaczyna się, Hebrajczyków, pierwszy rozdział nie zaczyna się wielokrotnie i wieloma sposobami? Przemawiał Bóg do ojców: jak? Przez proroków. A ostatnio, to jest pierwszy rozdział, pierwszy, drugi wiersz, a ostatnio do nas przemówił przez swojego syna. I ten głos. Jest tak wyraźny, tak jednoznaczny i tak mocny. Ale z drugiej strony, my wszyscy mamy świadomość. Kiedy On mówi: Upamiętaj się, porzuć grzech, odwróć się od tego czy od tamtego to jest niewłaściwe. To Ty doskonale wiesz, że ten Ojciec, który jest w niebie, czyni to z wielką miłością i troską o Twoje i moje życie. Wielokrotnie Bóg przemawiał. Czasami sam głosem przemawiał, a czasami albo wielokrotnie posyłał ludzi, swoich proroków, ale on dzisiaj, mając kościół, może dać ci proroctwo, ale też ma braci i siostry, którzy powinni być gotowi nam usłużyć w tej kwestii. Mówię świadomie: usłużyć. Nie wyżyć się. Nie zatriumfować, usłużyć. Jak mówi list do Galacjan, bacząc na samych siebie, abyś i ty nie upadł. Kiedy Bóg przyszedł do Kaina, przyszedł z napomnieniem. To jest początek ludzkości. Bóg przychodzi do Kaina z miłością. I napomina go, Kainie, to co robisz, nie podoba mi się. Jeśli będziesz dobrze czynił, będziesz błogosławiony. I ja cię pobłogosławię. I Kain miał dwie możliwości: albo posłuchać Boga, albo nie posłuchać Boga. Zawsze mamy dwie możliwości. Możesz iść na przeczekanie. Ale to nie jest wyjście. Mam dwie możliwości: albo posłuchać, albo nie posłuchać. Kain wybrał inną opcję. Bóg przyszedł do niego jak przyjaciel. Przyszedł i przemówił do niego. On nie miał żadnych wątpliwości, że do niego mówi Bóg. Popatrzcie, jaką wolność dał tobie i mnie Bóg. Oto Bóg przychodzi i mówi do ciebie i do mnie przez swoje słowo, mówi czasami w różnoraki sposób. I wiesz, że on mówi. I dał nam niesamowitą wolność. Mogę go posłuchać i nie. Mogę posłuchać i nie. Mogę się obrazić, mogę się zbuntować. I tak Kain taką drogę wybrał. Podobnie Bilam kombinował. Idzie się modli i pyta o wolę Bożą. I Pan mówi: Nie idź z tymi ludźmi, bo nie będę tego narodu przeklinał, a wręcz odwrotnie, a ten naród błogosławię, i nie wolno ci go przeklinać. Mowa jest o Izraelu. No ale oni coś obiecali. To był majątek, to było bogactwo, i nie skorzystać z takiej szansy. Popatrzcie, jak dochodzimy do takich sytuacji, gdzie wiemy, że co Bóg mówi, a z drugiej strony jest coś, co nas kusi, i czasami stawiamy na szale życie, i Bileam przegrał. Stracił życie. Tak jak Kain stracił życie. Dlatego ma świadectwo takie, że Biblia mówi, a Kain był od złego. Bo zamiast posłuchać tego, który jest dobry, posłuchał tego, który jest zły. Bileam też posłuchał tego, który jest zły, który go nęcił bogactwem. I tragicznie skończył. Ale co o Dawidzie powiemy? Ja się dziwię, ale nie wiem, czy Dawid miał wyrzuty sumienia, czy je zagłuszył po tej całej historii z Batrzebą, z jej mężem. Przecież de facto w białych rękawiczkach zabił. Już nie były białe. Zabił. Popełnił cudzołóstwo. I żył sobie przez jakiś czas, jakby nigdy nic się nie stało. Mówi, nikt tego nie wie. No. no, jedynie Bóg wie, nie? On widzi wszystko. I przychodzi czas, że to, co zrobiliśmy, to, co mówimy, to, jak reagujemy, przychodzi, przychodzi czas, że z tego będę rozliczony. Czy mi się to podoba, czy nie. Pamiętacie, jak kończy się Księga Kaznodziei, dwunasty rozdział? Kto pamięta? A zno potraficie znaleźć szybko Księgę Kaznodziei dwunasty rozdział, ostatni, wiesz? Tak, grup? Tak. I tam jest mowa o tym, że Bóg osądzi wszystko, każdy czyn naszego życia, cokolwiek. Bóg nie wie, bo tak ja sądzę, tak się domyślam, że próbował coś z Dawidem, coś Mu zakomunikować, ale Dawid ma zamknięte serce. Jemu się wydaje, jakby nic nie stało. Nie wiem, w jakim stanie, bo Biblia nam tutaj tego nie wyjaśnia, i Bóg do niego posyła człowieka. Chcę zwrócić na to uwagę. Pamiętaj, Bóg posyła człowieka, Bóg może posłać brata i siostrę. I przychodzi Natan, ma słowo od Pana, ma objawienie całej sytuacji. I przychodzi do Dawida, on jest królem, a on jest prorokiem, ale ma słowo od Pana. I opowiada tą całą historię o tej owieczce, że ten bogacz temu biednemu zabrał tą jedną owieczkę, chociaż miał tyle owiec, ale zabrał tą jedną owieczkę żeby ją dać na ofiarę, bo swoich żałował. I Dawid się wkurzył i rozzłościł. Taka niesprawiedliwość, tego biedaka tak potraktował. I Wiecie, co krzyknął Dawid? Pamiętacie? Zasługuje na śmierć. A, a prorok Natan mówi, Dawidzie, to ty jesteś. Ech. Dawidzie, to ty jesteś. Bo wziąłeś tą kobietę, dopuściłeś się tego, czego się dopuściłeś. Dawidzie, to ty jesteś. Wiecie, czasami łapiemy, nie? że ktoś jest, działa niesprawiedliwie i my się oburzamy i mówimy kara dla Niego. Do, potraktować go tam odpowiednio. I to wzburzenie jest słuszne, bo widzimy, że dzieje się totalna niesprawiedliwość, ale jakże często jesteśmy ślepi na własne postępowanie. Nie widzimy, że my dokładnie to samo robimy, albo gorzej. I gdyby Bóg nas nie kochał, i gdyby Ojciec Niebieski nie pomagał nam wzrastać, przemieniać się, gdyby On nam tego nie pokazywał, biada nam. Biada nam. Bo pamiętacie, trochę dalej po tym dziewiątym wierszu, tego dwunastego rozdziału jest napisane: Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jeżeli nie będzie tego, który mi powie: w odpowiedni sposób, że coś jest nie tak. Mogę gdzieś podążać w niewłaściwym kierunku. Mogę coś robić, nie zdając sobie z tego sprawy, bo już dawno przestałem widzieć tą rzecz w świetle Słowa Bożego, że to jest coś nie tak. Ale Bogu niech będą dzięki, że On nas wychowuje, karci, napomina. I do tego też chcę użyć proroka. Mówię w cudzysłowiu, brata i siostry, który przyjdzie i nam zakomunikuje, że coś jest nie tak. Dawid miał dwa wyjścia, jak Kain, jak Bileam. Mógł skazać proroka na śmierć, jak mu śmiał coś takiego w ogóle powiedzieć. Mógł zlekceważyć to. Tragiczny byłby los Dawida. Tragiczny. Psalm 51 mówi nam, na jakiej granicy duchowej Dawid się znajdował w tym momencie. Ale Dawid był, pamiętacie, pomimo wszystko, jest o nim świadectwo według serca Bożego. Dawid, kiedy to usłyszał, kiedy prorok powiedział: Dawidzie, to Ty jesteś, i Natan nie miał w tym ani satysfakcji. To była wielka troska i miłość, i może ze łzami patrzył na tego męża Bożego i mówi: Jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, Dawidzie. Jeżeli teraz nie postąpisz właściwie, nie będziesz pokutował, jesteś w wielkim niebezpieczeństwie przed Bogiem, bo Bóg tego nie puści płazem. Gdyby Bóg nie był łaskawy, gdyby Bóg nie był miłosierny, nie miałby szans. I Dawid pada i prosi, błaga Boga. Nie wiem jak długo, ale psalm 51 wyraża dokładnie to, co się tam działo. On widzi, że jest na granicy, że może od niego odejść Duch Boży i już nigdy nie będzie z Bogiem. I woła do Boga: Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przebacz mi mój grzech. Dawid jest skruszony, złamany, woła do Boga o przebaczenie. A Biblia mówi, że Bóg nigdy nie pogardzi skruszonym i złamanym sercem szczerym, szczerym, nie na pokaz, szczerym z głębi serca. Gdyby nie było brata, gdyby nie było natana, proroka. Gdyby nie było tego, który byłby gotów przyjść do samego króla i narazić swoje życie po to tylko, żeby uratować życie Dawida, mógł tam powiedzieć: Boże, poślij kogoś innego. Ja nie chcę się narazić, ja nie chcę stracić dobrych naszych przyjacielskich kontaktów. Można. Tylko to nie jest budowanie. To nie jest branie odpowiedzialności. To nie jest to narażanie się. Gene Getz, autor tego rozważania, mówi tak, że zdobył najcenniejsze doświadczenia w swojej służbie, które są rezultatem przeżyć związanych ze wskazywaniem komuś zwierzących na jego grzech. Mówi, to nigdy nie jest łatwe. Mówi, zawsze się bałem. Jednak wysiłek pod względem emocjonalnym i duchowym najczęściej się opłacał. A napominającemu dawało to możliwość do sprawdzenia jakości swego duchowego życia i wprowadzenia właściwych korekt. Nie ma większego przejawu miłości, on tak pisze, niż podjęcie ryzyka bycia odrzuconym przez napominanego, czy zepsucia istniejących relacji. Ja już będę kończył. Następna część będzie, nie wiem kiedy, jak przyjdzie mój czas. Tutaj. Niezwykle ważna, bo będzie mówiąca, jak to zrobić. Wiem, że powinienem. Wiem, że ta odpowiedzialność jest nie tylko na przywódcach, ale widzimy, i ja do tego jeszcze wrócę, na kościele. Jeszcze jedną i, i kończę. Jeden tekst, Kolosam 3.16, gdzie to słowo. Odnosi się nie tylko do przywódców, ale żebyśmy zobaczyli do Kościoła, do Bożych dzieci. Kolosan 3,16. Piękny tekst, który mówi o Słowie Bożym, którego też dzisiaj zaczęliśmy. A Słowo Chrystusowe, pamiętacie? Niech mieszka w was w obfitości. Słowo Chrystusa niech mieszka w Was oficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie. Przez psalmy, hymny, pieśni duchowe z wdzięcznością śpiewając w Waszych sercach, Panu. Tam jest to słowo, dokładnie to samo słowo, napominając się wzajemnie. Czyli nie mogę powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Ale jak? To powinniśmy zrobić, jak Pan nas kieruje w tym, czym powinien się oznaczać tym, który zabiera się za tą niezwykle trudną służbę w kościele. To posługiwanie będziemy mówić następnym razem, a teraz chcemy się modlić. Chcemy Bogu podziękować za Jego dobroć, za Jego łaskę, za Jego miłość. Czy chciałbyś Bogu podziękować za to, że On Cię wychowuje? Że kiedy trzeba cię karci, że kiedy trzeba tak wyraźnie posyła słowo, że to jest jak dzwon albo jak uderzenie miecza w twoim sercu i mówisz, Boże, dziękuję ci. Chciałbym, żebyśmy paru z nas mogło Bogu podziękować za to, że jest dobrym Ojcem. W krótkich, pojedynczych modlitwach powstańmy, aby się modlić. Niech Pan nas błogosławi. Amen.